ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Agata już też jest gotowa. I
za chwilkę się rozpocznie jeszcze i zaczyna swój przejazd. Próba dynamicznego lupa, utrzymuje się w odwoju i już wchodzi kolejna zawodniczka Zofia Tuła, numer 21. Wchodzi do odwoju, wbija dziób i bardzo ładna próba lupa. Próba figury powietrznej. Bardzo ładna, wysoka Space Godzilla na prawą stronę. Brawa, proszę Państwa. Space Godzilla to trik polegający na tym, trzeba wykonać. I próba McNasty, kolejna próba trudnej figury. I już chodzi kolejna zawodniczka, Nina Cionkowa, wicemistrzyni Europy, numer 2. Próba Phoenix Monkey, nadal utrzymuje się w odwoju. Kolejna próba. Były bardzo blisko zobaczymy dalej. I kolejna zawodniczka. I wchodzi numer 28. Agata Sobiera Jakubiec, mistrzyni Polski juniorek. Jadziuk, próba Orlupa. Ale spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu. Zawodniczka może spokojnie przemyśleć, co chce wykonać. Wchodzi Zosia. Bardzo ładny Orlup. O co chodzi z tym erem? Chodzi o to, że kajak odrywa się od wody i przez chwilę kajak jest w powietrzu. Jeżeli figura była wykonana jeszcze wyżej, to jest tak zwany punkt huge, czyli za bardzo wysoką figurę, ale na huge to jeszcze nie było. Próba Space Godzilla na lewą stronę. Próba spina. I już wchodzi kolejna zawodniczka. Numer 2, Nina Czonkowa. W eliminacjach nie ma aż takiej presji czasu, jest to system session, więc można spokojnie spróbować wyczuć odwój. Bardzo ładny cardwheel na prawą stronę, próba speedwheela. Do drugiego speedwheela, zobaczymy, co to powiedzą sędziowie. No i zawodniczka wykorzystuje cały czas przewidziany na ten przejazd w odwoju, nie wypadła. Ładny Phoenix Monkey na lewą stronę, super przejazd. Już następna zawodniczka może wchodzić do odwoju. A następna jest Agata. Spoglądamy na zegarek, minęło na razie 3 minuty z przejazdu, zaplanowanego czasu przejazdu. Próba lupa Agaty, niestety nieudana, ale ma jeszcze 5 minut na to, żeby pokazać. To potrafi. Próba Phoenix Monkey na lewo, niestety nieudana. Ale jest jeszcze sporo czasu. Bardzo dobra Space Godzilla na lewą stronę. Co tym razem pokaże Zosia? Próba Phoenix Monkey, niestety nieudana, ale jeszcze jest sporo czasu. Cały czas wykorzystuje czas przejazdu. Side surf. I już wchodzi kolejna zawodniczka. Please competitors of the K1 Junior Women, get ready to go and compete in the K1 Junior Women category. Próba Erlupa już przygotowuje się do kolejnej figury, Nina Czonkowa. Zobaczymy, co będzie teraz. Bardzo ładny McNasty na prawą stronę, nagrodźmy brawami, to nie jest prosta figura. Ta figura ma 120 punktów, jeżeli będzie wykonana w powietrzu, to 170. Agata próbuje lupa, przy tym nieudany wchodzi Zosia, numer 21. Jeszcze 4 minuty zostały. Spin na lewo. Bardzo ładnie Phoenix Monkey na prawą stronę. Nie wiem, czy to był air bonus, ale wyglądało to bardzo dobrze. I bardzo wysoka Space Godzilla na prawą stronę. Czy to był huge bonus? Nie wiem. Próba McNasty. Kolejna zawodniczka wchodzi do odwoju i zaczyna się gotować w odwoju. Zaczynamy zmierzać do końca grupy eliminacyjnej. Zostało niecałe 3 minuty. Próba Phoenix Monkey na prawo. Z
Próba Erlupa, dalej utrzymuje się w obwoju. Spokojnie, bardzo dobry Erlup, super, o to chodzi. I Space Godzilla na prawo, proszę Państwa, zawodniczka wykorzystuje cały przejazd, cały czas. I już chodzi kolejna zawodniczka, proszę Państwa, Agata. Agata, dawaj, masz jeszcze niecałe 3 minuty, pokaż. Pokaż figury, jakie można wykonać tutaj. Ustawia się Eskimoska, ale jeszcze ma chwilę, na pewno wróci do boju, będzie walczyć, wchodzi z powrotem Zosia. Próba Matnaski. Próba Matnaski na drugą stronę, niestety nieudana, ale spokojnie, jeszcze jest trochę czasu. I bardzo ładne Matnaski na prawą stronę. Kolejna Space Godzilla na lewo.